zaczyna się przykładać właśnie do jakości jedzenia, do prezentacji rzeczy i również do takiej kultury stołu, tak? To szło głównie od dworów, czy tam od oligarchów, takich ludzi bardziej, powiedzmy sobie, światowych. Wtedy też pojawia się taki pomysł na zupę, żeby na pierwsze danie jeść zupę i często były to dwa rodzaje zup. Albo lekki bulion, a później na przykład zupa krem i dopiero potem kolejne danie. Z takich ciekawszych jeszcze rzeczy, które później zostały przez jakiś czas zapomniane, no to używano jarmużu. Teraz to jest takie modne warzywo, znowu się stało, natomiast wcześniej było jak najbardziej używane. Karczochów, teraz też jest dość trudno dostać w Polsce karczochy. Nawet gdzieś tam w Krakowie trzeba się trochę postarać. Natomiast rzeczywiście były wcześniej uprawiane właśnie karczochy. Bogaci ludzie mieli swoje oranżerie, czyli miejsca, gdzie sadzono sobie pomarańcze, albo, nie wiem jak to nazwać, ananaserie, w sensie, że ananasy. I są też takie zapiski. Ja tutaj, jeśli chodzi o zapiski, polega na takiej książce Historia polskiego smaku. Jak ktoś chce, to może sobie zakupić, również jest bardzo ciekawa. I są takie zapiski, że na przykład tego roku udało się nam w oranżerii wyhodować 200 ananasów. Więc to będzie dla nas, żeby zaimponować naszym gościom, a to drugie 100, no to sobie sprzedamy, bo to był taki właśnie towar bardzo luksusowy. Czy ja nie mówię za długo? Już, tak, dobrze. Więc to może na tyle, powiedzmy sobie. Może jak następnym razem będziemy przy Mickiewiczu, czy przy Pan Tadeuszu, no to wtedy się ukształtowała tak zwana kuchnia polska, kuchnia narodowa, kuchnia ziemiańska. Ona się właśnie kształtowała w tych małych dworkach i to jest coś jakby nam bliższego. Także to w takim razie, żeby tutaj nie... Przepraszam, bo jestem po prostu przyzwyczajona do dłuższych form. Żeby tutaj Państwa nie zanudzać, dziękuję. I to są jakieś pytania, na szybko. Chyba, że są jakieś pytania na szybko. Nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękujemy. A teraz nadszedł czas na rozdanie nagród. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gojnickiej ogłosiło konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego młodsi uczestnicy mieli za zadanie namalować ilustracje do bajki Sienkiewicza, a starsi namalować swoich ulubionych bohaterów sienkiewiczowskiej powieści lub nowel. Wpłynęło dokładnie 95 prac. Jury znalazło się więc w trudnej sytuacji, nie tylko ze względu na ich ilość, ale również jakość. Naprawdę trudno było dokonać wyboru tych najlepszych. O wręczenie nagród poprosimy pana burmistrza Tadeusza Bąka, który ją ufundował, a ponieważ 4 nagrody specjalne zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gojnickiej, poprosimy o wręczenie tych 4 specjalnych nagród panią Teresę Duman. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem poproszony o patronat na tą bardzo interesującą wystawą, rysunkami, konkursem, jak również spektaklem Henryk Sienkiewicz inaczej. Mam nadzieję, że z panią Teresą tu, z prezesem szefową Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gojnickiej, po prostu nagrodzimy tych najlepszych dzieciaków czy młodzież. W każdym razie gratuluję i mam nadzieję, że jeżeli jest 95 prac się zgłosiło, to nawet uczestnicy, którzy nie dostaną żadnego upominku, nie powinni po prostu być zawiedzeni. No taka jest rola jury, że musiała wybrać te najlepsze. Dziękuję bardzo.
za zdobycie drugiego miejsca dla Kacpra Burkota. Za zdobycie pierwszego miejsca. Za zdobycie pierwszego miejsca dla Emilii Kalinowskiej.
za zdobycie drugiego miejsca dla Nikodema Michałka. Za zdobycie pierwszego miejsca dla Macieja Korpockiego. Dla Magdaleny Hepty. Kacper Więcław za zajęcie pierwszego miejsca. Zajęcie drugiego miejsca. Jest jaką fajną? Teraz prosimy Nikodema Adamczyka za zdobycie trzeciego miejsca. Szymon Kumorek dostaje wyróżnienie. Czy jest Szymon Kumorek? Wyróżnienie dla Kaudy Kowalczyk. Kowali, przepraszam. Proszę Państwa, zdarzyło się tak, że w szkole podstawowej w Wojniczu zaszła pomyłka. Po prostu Pani chyba źle zrozumiano i to, co miało być dla 1-3, zrobiono w 4-6. Tą tematykę. Ponieważ te prace były bardzo ładne, bardzo dobre i przede wszystkim było ich bardzo, bardzo dużo, ale żeby nikt z 1-3 nie czuł się pokrzywdzony, więc ufundowaliśmy dodatkowe nagrody dla... W zasadzie nazwaliśmy to wyróżnianiami, żeby już nie robić jakichś takich sytuacji niejasnych. I postanowiliśmy właśnie wyróżnić 4 osoby z tych 4-6, bo naprawdę się dzieci napracowały bardzo. No czasami się takie pomyłki zdarzają, ale zresztą ja na koniec jeszcze 2 słowa. Zapraszamy Natalię Galę. Jest z nami Natalia? Nie. A druga dziewczynka, też siostra? Sylwia Gala. No, też nie tak rodziny, nie? Dobrze. Joanna Grenastel. Karolina Szczupak. Jest Karolina? Nie ma. Może jak się połapali, to nie wiedzieli, że żyli tak wybrnie z tej sytuacji. To dostarczymy do szkoły. Ja jeszcze tylko chciałam 2 słowa powiedzieć, że bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom, bo to też wymaga trochę zaangażowania, że rodzice po prostu przyjdą tutaj z dziećmi, nauczycielom, którzy opiekują się tymi dziećmi. Myślę, że takie konkursy, bo to już jest któryś konkurs już
mają jakiś taki naprawdę cel i sens, bo przede wszystkim spajają trochę środowiska z różnych miejscowości. Poza tym uczą te dzieci, a myślę, że przy okazji rodzice sobie coś tam przypomną. I tu przy tym konkursie akurat nie bardzo dziękuję Ewie Kusek i Marzenie Wapechowskiej, bo to jest ich pomysł i dużo pracy w to włożyły. I przypomnienie Sienkiewicza wydaje się jak najbardziej słuszne, ponieważ on tak odpłynął ze szkół, więc moje pokolenie i troszeczkę może młodsze ode mnie, ale niewiele jeszcze pamięta, o czym Sienkiewicz pisał, a ci młodzi coraz mniej. Więc bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Dziękuję paniom, które pomogły to zorganizować. Gratuluję zwycięstwa.